wystawa Krzycząc Polska, niepodległa 1918, to wystawa, no, jak sama nazwa wskazuje, zorganizowana na stulecie niepodległej Polski, wieńcząca taką triadę, którą w Muzeum Narodowym żeśmy pomyśleli na cały ten rok. I jest to wystawa, która pokazuje bardzo burzliwe momenty dochodzenia Polski do niepodległości. Na wystawie pokazujemy też dramatyczne momenty wojny polsko-bolszewickiej, która następuje niemal zaraz po odzyskaniu niepodległości. Nie jest to czas świętowania i triumfu, ale jednak pokazujemy szereg prac, z których widać tę radość, energię, witalność tego momentu, kiedy wreszcie Polska niepodległość odzyskuje. Myślę, że sztuka jest najlepszym sposobem, jeśli się w nią wpatrzeć, rozumienia tego, co czuli, na co mieli nadzieję i czego doznawali nasi dziadkowie, pradziadkowie, babcie, prababcie, którzy byli uczestnikami wszystkich tych wydarzeń. Ważne jest to, aby pamiętać o swojej historii, tak aby móc budować przyszłość. I to, sądzę, jest podstawowa kwestia, odpowiedź na to pytanie, że tak jak co roku planujemy wakacje, czy jak co roku planujemy nasz budżet, tak samo co roku powinniśmy myśleć o tym, jaka była nasza historia i co będziemy chcieli robić również w przyszłości. Od kilkunastu lat jesteśmy już mecenasem Muzeum Narodowego w Warszawie. Jesteśmy mecenasem kilku wystaw oraz ekspozycji. Jako instytucja odpowiedzialna społecznie po prostu budujemy nie tylko kapitał ten fizyczny jako bank, ale również kapitał społeczny.